Dziś wtorek, 6 stycznia, więc dzień kolejnej, 96. już rocznicy wyzwolenia Inowrocławia. Artur Kisielewicz, witam, przed nami magazyn miejski. Dzisiaj w wydaniu 2 miesiące w Ort. Mecz koszykówki. WORT w Inowrocławiu funkcjonuje od 2 miesięcy. Mimo dużego zainteresowania, nie tak łatwo zdać egzamin praktyczny. 12 stycznia miną 2 miesiące, odkąd w naszym mieście można zdawać praktyczny egzamin na prawo jazdy. Chętnych na zdobycie uprawnień do prowadzenia samochodów w naszym mieście nie brakuje. Głównie są to mieszkańcy Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego. Jednak wbrew wcześniejszym opiniom, Inowrocław dla przyszłych kierowców wcale nie jest taki łatwy. Egzaminy praktyczne, które uruchomione zostały 12 listopada, to do tej pory odbyło się około 550 egzaminów. I z tego wyniki pozytywne to około 37%. Natomiast jeśli chodzi o egzaminy teoretyczne, one zostały uruchomione 11 grudnia. Zdawalność wynosi około 39%. Wielu nie zdaje egzaminu już na placu manewrowym. Błędy, które się zdarzają na egzaminie praktycznym, są, jeśli chodzi o plac, głównie najechanie na pachołek, najechanie na linię. Było również parę egzaminów, gdzie wynik negatywny był w wyniku błędów na podjeździe, na wzniesieniu. Jeśli chodzi o przejazd po mieście, najwięcej było wymuszeń pierwszeństwa, niedostosowanie się do znaku stop, przekroczenie prędkości, złe wykonanie zmiany kierunku jazdy. Błędy były w sumie różne, no tak jak właściwie takie, jakie rzeczy mogą się zdarzyć na egzaminie, to takie błędy występowały podczas tych egzaminów praktycznych, podczas jazdy po mieście. W salce egzaminacyjnej znajduje się 8 stanowisk wyposażonych w zestaw komputerowy. Umiejętności praktyczne sprawdza w naszym mieście 2 egzaminatorów, a teoretyczne 1. W tej chwili WORT w Inowrocławiu ma do dyspozycji 2 samochody egzaminacyjne. Pierwszy w nowym roku mecz zakończył się dla zawodników KSK Notecz Inowrocław sukcesem. Koszykarze na własnym parkiecie pokonali Politechnikę Gdańską. Koszykarze KSK Notecz Inowrocław w meczu na szczycie drugiej ligi pokonali Politechnikę Gdańską 87-81. W zespole Noteci najskuteczniejsi byli Mikołaj Grot i Daniel Korulczyk. Ten drugi trafił aż 6 trójek. Tak, dobrze im poszło tym razem i we wcześniejszym meczu. Tak samo dobrze poszło drużynie, także cieszę się bardzo. Wygrana z Politechniką była już 12 z rzędu zwycięstwem Noteci w rozgrywkach. Trzymamy kciuki za naszych koszykarzy do końca sezonu. Dziś to już wszystkie informacje w magazynie miejskim. Do zobaczenia jutro. Od kilku dni mamy nowy rok. Dziś przypominamy sobie, jak inowrocławianie bawili się na miejskim Sylwestrze, który tradycyjnie odbył się na placu przy hali widowiskowo-sportowej. 31 grudnia, tuż po godzinie 22, na scenie pojawił się Andrea Latari, który porwał mieszkańców śpiewając największe włoskie przeboje, oczywiście te najbardziej taneczne. My z rozśpiewanym Włochem rozmawialiśmy tuż po jego koncercie. No, z nami Andrea Latari, tuż po występie. No właśnie, jak się grało na tej sylwestrowej zabawie? Cudownie, jestem zachwycony, w ogóle publiczność bardzo gorąca. Widziałem, że śpiewali ze mną piosenki włoskie, te co znali oczywiście, ale byli naprawdę bardzo gorący. No właśnie, jakie utwory dzisiaj mogliśmy usłyszeć? No, utwory były takie hity, hitowe włoskie, Marina Marina, było Volare i była też Ona tańczy dla mnie i po włosku, i po polsku. No właśnie, ludzie śpiewali po polsku, a ja po włosku. Jak się tak pana obserwuje, to można odnieść wrażenie, że kocha pan to, co robi, jest pan w swoim świecie. No właśnie, jak długo trwa ta miłość do tej włoskiej muzyki? No, trwa od kiedy byłem dzieckiem. Byłem, jak się urodziłem, to miałem to po prostu
w genach, no, czuję to. To jest moja pasja, moja miłość. Tak jak kocham żonę, kocham muzykę. Tak w tygodniu dużo pan poświęca czasu muzyce, przygotowując się do koncertów? Oczywiście, ja koncertuję często. W Inowrocławiu mam przeprawiam dancingi też w pialnie palmiarni i później koncertuję po całej Polsce. Trzeba przyznać, że chyba Polacy czują włoską muzykę. No ja sądzę, że widzę, że lubią, tak. Czują i trzymają rytm włoski, no. Chciałem zapytać, czy oprócz tych największych włoskich przebojów myśli pan o swojej muzyce? Ma może jakieś własne kawałki? Właśnie na końcu tego koncertu lansowałem moją piosenkę, która była napisana dla mnie od fantastycznych moich znajomych włoskich, co są muzycy, Atos Bassisi i Marina Gillian. I to jest Un Bacio Italiano. Ja sądzę, że na 2015 może być sukces na całej Polsce i mam nadzieję. Po włoskim występie z głośników popłynęły melodie największych polskich i światowych hitów, które zaserwował inowrocławianom zespół Bella Notte. Jedną z wokalistek grupy jest Aleksandra Mendak. Z nami Ola, zespół Bella Notte. Zanim porozmawiamy o tym, jak rozpoczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem, to może najpierw kilka słów o muzyce zespołu. Jakie utwory, jakie przeboje lubicie grać? Lubimy grać takie przeboje właściwie niezapomniane, czyli takie, które zna każdy, który może z nami zanucić, tańcząc jednocześnie. No tak, odwiedzacie wiele miejsc, koncertujecie w różnych pewnie zakątkach Polski. Polacy chyba lubią się bawić. Lubią, na pewno bardzo lubią się bawić. No wiele miejsc odwiedzamy, wiele zakątków Polski. W Inowrocławiu właściwie gramy bardzo mało. Najczęściej właśnie gdzieś tam wyjeżdżamy daleko, ale zazwyczaj wszędzie ludzie lubią się bawić. Czy taka impreza sylwestrowa różni się od innych? Różni się chyba troszkę, dlatego że ludzie są bardziej nastawieni na zabawę. Chyba to jest tak, że jak przychodzi Sylwester, to każdy chciałby się wybawić za wszystkie czasy i trzeba się raczej dostosować, żeby wybrać takie kawałki, które są rzeczywiście bardzo niezapomniane i przy których ludzie mogą się naprawdę wybawić. A co jest najtrudniejsze w trakcie takiego występu? Nie wiem, można zapomnieć słowa albo pogubić się w melodii. To chyba nie ma nic trudnego, ale najczęściej no, pogubić się w melodii jest ciężko, bo to trzeba po prostu słyszeć, ale słowa, no zdarza się, że się zapomina, ale po prostu to jest tak, że się coś wymyśla. Pełen profesjonalizm, trzeba sobie po prostu na scenie dać radę. Tak, ale najlepsze są takie właśnie na poczekaniu wymyślone słowa, jakieś teksty, no to jest najlepsze. Na pewno nie ma się co przejmować taką sytuacją. Nie, to jest bardzo śmieszne, bardzo, bardzo fajnie się to zapamiętuje, bardzo fajnie się później wspomina, a ludzie też to dobrze odbierają. Sięgnijmy teraz do tych początków. Jak to się stało w ogóle, że trafiłaś do zespołu, że w ogóle zaczęłaś śpiewać? Stało się to tak, że śpiewałam sobie kiedyś w Solankach na muszli koncertowej, trzymając w ręku dezodorant. I po prostu śpiewałam razem z dwiema koleżankami do przechodniów i jakoś tak kolega mnie zaczepił, czy nie chciałabym śpiewać w zespole. No i tak to się zaczęło. Czyli jak ktoś chce rozpocząć przygodę, to najpierw musi zacząć od muszli koncertowej. Tak, najpierw musi zacząć od muszli koncertowej, spotkania z przyjaciółmi. No, przed nami cały nowy rok. Czego byś sobie życzyła na ten 2015 rok? Żeby się rozwijać cały czas. Żeby się gdzieś tam nie spocząć na laurach, tylko cały czas się rozwijać, cały czas spełniać swoje marzenia, dążyć do jakichś tam wyznaczonych celów i zakładać sobie jakieś nowe. W czasie miejskiej zabawy sylwestrowej nie zabrakło tanecznych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Tuż przed północą nastąpiło wielkie odliczanie, a po nim wybuch radości i pokaz fajerwerków, w czasie którego inowrocławianie złożyli sobie wspólne życzenia. Niektórzy z nich znaleźli chwilę czasu także i dla nas. Okazuje się, że nie tylko inowrocławianie bawią się na Sylwestrze naszym tutaj. Ty jesteś z Poznania, tak? Tak, oczywiście. Jestem z Poznania. Przyjechałem tutaj ze znajomymi, którzy mieszkają w Inowrocławiu i bawię się razem z nimi. No właśnie, to teraz takie wspomnienie. Jaki był ten 2014 rok? Dla mnie był wspaniały. Studiuję razem ze znajomymi, bawię się z nimi, każde imprezy są nasze. A co studiujesz? Technologię drewna. Trudny kierunek? Dla mnie trudny, ale daję radę. A słuchaj, jakieś postanowienia noworoczne może na ten nowy 2015 rok?
Najważniejsze to mieć tych przyjaciół, z którymi się bawię. No i ukończyć studia, w sumie drugi rok. A Zuzanna, pierwsze pytanie, jaki był ten 2014 rok? Był udanym rokiem bardzo. Udzielamy się jako Flandria w wolontariacie. Młodzieżowa Rada Miejska działa, chociaż ja w niej nie jestem. Organizowaliśmy targi młodych. Koncert Jamala był udany. Bardzo pozytywnie. Ale dzisiaj nie działacie, dzisiaj się bawicie. Dzisiaj się bawimy w 100%. Żałujemy, że 2014 odchodzi, ale mamy nowy rok, który no przywitaliśmy bardzo pozytywnie, tak? No właśnie, jakieś plany, marzenia na ten 2015 rok, swoje plany? Bardzo dobrze zdać maturę, bo jest na nowych zasadach i będzie to trudne, ale mam nadzieję, że się uda. O, proszę bardzo, ale już się uczysz, przygotowujesz? Oczywiście od września. A jakieś plany, jeśli chodzi o wyższą szkołę, gdzie byś chciała studiować? Chciałabym się dostać na medycynę do Łodzi. No, takie plany.